Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych? Czy rzeczywiście tak patrzymy na swoje codzienne życie? Że Pan troszczy się o naszą drogę? Oczywiście, jeśli pełnimy Jego wolę, jeśli to jest naszym celem. Czy widzimy właśnie swoje codzienne zmagania? Z przeróżnymi drobnymi kłopotami, jakąś szarością, znużeniem, i tak dalej, jako drogę, jako zjawisko, o które troszczy się Pan i Władca, Bóg Wszechświata. Czy gdybyśmy rzeczywiście mieli codziennie świadomość, że troszczy się ktoś taki o nasze kroki, czy nie szlibyśmy przez życie z o wiele wyżej podniesioną głową? Nie mówię tu o, oczywiście o pysze, ale o odwadze. Czy nasze cele nie byłyby większe? Czy nasza determinacja w ich osiąganiu nie byłaby większa? Czy nasze występowanie w obronie prawdy nie byłoby bardziej śmiałe, zdecydowane? Nie podszyte jakąś obawą, wstydem, kalkulacją, czy to się nam opłaci, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Kiedy ja myślę o tym, że Bóg strzeże, pilnuje, troszczy się o moje kroki, właśnie takich przekonań, takiej myśli yy, zaczynają mocniej krążyć w moim umyśle i sercu. To napawa mnie odwagą. To powoduje, że mogę stawiać przed sobą naprawdę wielkie cele, bo wiem, że nie swoją mocą, nie swoimi ludzkimi możliwościami, czy nie tylko nimi mogę je zrealizować, ale że Pan Wszechświata przyzna się do tego. Jeśli kroczę Jego drogą, to on. W sposób nadprzyrodzony będzie błogosławił moje działania, każdy mój krok. Psalm pierwszy, z którego zaczerpnąłem to zdanie, właśnie tak opisuje życie człowieka, który podąża za wolą Bożą. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców lecz ma upadobanie w zakonie pana i zakon jego rozważa dniem i nocą będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko co uczyni powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi, są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Prze to nie ostoją się bezbożni na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbo bezbożnych wiedzie donikąd. Oczywiście no, najważniejsze pytanie dla każdego człowieka to, jaką drogą kro kroczy: czy grzeszną, bezbożną, czy też drogą prawą, pełniąc wolę Boga. Ale to. Jest całkiem oddzielna kwestia. Ja już zwracam się teraz do tych, którzy wybrali kroczenie drogą Jezusa, są świadomi tego, co robią, są świadomi dla kogo to robią, są świadomi swoich słabości i chcą z nimi walczyć, by zmierzać ku świętości. I teraz właśnie do tych z nas zwracam się z apelem: Pamiętajmy, kto się o nas troszczy, o każdy nasz, nasz krok. Nie zniechęcajmy się, bo we właściwym czasie wydamy owoc. Nie bójmy się, bo grzesznicy ani bezbożnicy nie pokonają nas. Będą próbowali różne rzeczy robić. I w swoim życiu widziałem, jak wiele różnych pułapek czy zakusów było przeciwko tym dobrym rzeczom, które robiłem, ale ze wszystkich wyprowadził mnie Pan zwycięsko. I dzisiaj nawet wrogowie muszą przyznać, że się mylili. Dlatego Miejmy spojrzenie na życie w trochę dłuższej perspektywie niż dzisiejsza porażka lub krzywda. Bóg prowadzi nas długodystansowo do realizacji swojej woli. Dlatego we właściwym czasie będziemy wydawać wspaniałe owoce. Ale pamiętajmy, Bóg oczekuje od nas odwagi. Kiedy Jozłego wziął na przywództwo, na przywódcę Izraela. Właśnie trzykrotnie dodawał mu odwagi, by się nie bał. Rzeczywiście stawianie sobie ambitnych celów na służbie Bożej, kiedy one zaczynają się realizować, zaczyna nas przepajać pewnym, pewną obawą, zaczyna nas to paraliżować, czy czasem. Nie wypowiedzieliśmy za dużej wojny, czy, czy ta granie jest o, wysoko, o zbyt wysoką stawkę, czy my podołamy, czy wyzwania, które widać, że się coraz bardziej zwiększają na horyzoncie, nawet najbliższym, czy one nas nie przygniotą, czy może nie lepiej prowadzić jakiegoś takiego bardziej szarego życia, nie, nie wychylać się za nadto? Bóg chce od nas zdecydowania i odwagi. I pamiętania, że on sam troszczy się o naszą drogę, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd.